Noc listopadowa to słynny dramat Stanisława Wyspieńskiego. Powstawał w latach 1901-1904. Artyście nie udało się go wystawić za życia. Publiczność po raz pierwszy ujrzała go w 1908 roku. Opowiada on, jak sama nazwa wskazuje, o momencie wybuchu powstania. Mówi jednak o tej chwili nie tylko w sposób realistyczny, ale i symboliczno poetycki. Zgodnie z koncepcją Teatru Ogromnego Wyspieńskiego, zdarzenie teatralne powinno przekraczać granice, by widz podczas oglądania spektaklu doznawał czegoś w rodzaju przeżycia mistycznego. Dlatego u Wyspieńskiego znajdziemy nie tylko realizację idei syntezy sztuk słowa, malarstwa, muzyki, ale i przeszłość łączy się z teraźniejszością. Na scenie pojawiają się obok postaci realistycznych także te pochodzące z mitologii. Najważniejsze z nich to Demeter i Kora. Ich historia wydaje się odbiciem losów Polski pod zaborami. W ten sposób Wyspiański interpretuje historię Powstania i losy Polski poprzez mit, symbolicznie przedstawiający następowanie po sobie życia i śmierci. Czas i miejsce akcji. Wydarzenia rozgrywają się w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Wtedy właśnie wybucha Powstanie Listopadowe. Miejsce akcji to Warszawa. Park Łazienkowski, a szczególnie pałac na wodzie, belweder, mieszkanie Lelewela, ulice Warszawy i aleje ujazdowskie. Warto dodać, że autor zwiedzał Warszawę w 1898 roku i piękno łazienek królewskich, szczególnie znajdujących się tam kamiennych posągów, zrobiło na nim olbrzymie wrażenie. Nic dziwnego, że właśnie tam umieścił akcję wielu scen. Treść utworu dramat składa się z dziesięciu scen. Są one luźno ze sobą powiązane. Takie rozwiązanie jest zgodne z koncepcją dramatu modernistycznego. Nawiązuje również do koncepcji dramatu romantycznego. Scena pierwsza. Scena ta rozgrywa się na korytarzu szkoły podchorążych. Szkoła ta została założona przez księcia Konstantego w 1815 roku kształciła przyszłych oficerów. Tam spotykają się powstańcy, ale zanim to nastąpi, pojawiają się w niej greckie boginie. Dziewica w hełmie z kitą i tarczą to Pallas Atena. Zapowiada wojnę Polaków z carską Rosją. Przywołuje boginię Nike, będącą świadkiem najsłynniejszych bitew. Pod maratonem, salaminą, termopilami, zdobycie tyru przez Aleksandra Wielkiego, a nawet wydarzenia mitologiczne, wojnę trojańską i litewskiego księcia Witolda. Atena zapowiada krwawą wojnę prowadzoną pod egidą boga Aresa. Pojawiająca się Nike to Nike Napoleonidów, czyli żołnierzy walczących w armii Napoleona Bonaparte. Boginie nie zgadzają się co do metod walki. Atena oczekuje, że Nike będzie wspierać żołnierzy porywających księcia. Nike oczekuje walki twarzą w twarz. Jest ona symbolem poświęcenia. Boginie zapowiadają również przywódcę powstania, generała Józefa Chłopickiego. Do niego ma lecieć Nike Napoleonidów. Jednak Nike spod Heronei, bo bogini ta ma kilka oblicz, mówi także o porażce. Zapowiada konieczność porażki, mówi: Niech giną synowie moi, bo jako bogini wie o przyszłej śmierci powstańców. Ostatecznie boginie dochodzą do porozumienia. Godzą się, że powstańcy będą musieli poświęcić życie. Nike, a właściwie jej różne wcielenia, wraz z chórem odlatują. Mają lecieć przez ulice Warszawy i wołać do broni. Następnie na scenie pojawia się Piotr Wysocki. To pułkownik Wojska Polskiego, organizator tajnego sprzysiężenia w Szkole Podchorążych. Rozmawia on z Chórem Chorążych, Nawołuje do walki. Również Atena Palla zwoła do broni. Wspiera Wysockiego. Ten wydaje konkretne rozkazy. Każe uderzyć na Moskali od strony Solca. Mówi o planowanym zdobyciu arsenału oraz o planach pochwycenia księcia. Sprzysiężenie pod chorążych rozpoczyna powstanie. Ruszają na belweder. Scena druga. Akcja przenosi się do belwederu. Tam ma swoją siedzibę brat Cara, wielki książę Konstanty. Joanna Grudzińska, żona księcia, widzi łunę pożaru, podejrzewa wybuch powstania. Książę jednak nie chce uciekać. Ignoruje ostrzeżenia żądry i kuruty, swoich pomocników i generałów. Konstanty rozmawia z Kurutą i zdradza mu swoje przypuszczenie, że zostanie carem. Widać jego agresję, popycha podwładnego i wyrzuca go za drzwi. Żona Joanna przynosi mu list od cara. Książę jest wściekły. Okazuje się, że ukrywał informacje o spisku, bo planował zostać władcą absolutnym Polski. Gdy Joanna zarzuca mu kłamstwo i buntuje się przeciwko temu pomysłowi, krzyczy na żonę, szarpie się z nią i nazywa niewolnicą. Gdy Joanna przez okno widzi jakiś ludzi, książę nadal ignoruje jej ostrzeżenia. Wmawia jej, że widzi rzeczy, które podpowiada jej literatura. Znowu szarpie się z Joanną, wymusza na niej pocałunki. By ją uspokoić, ponownie obiecuje jej koronę. Joanna przewiduje bunt i pojawienie się szpiega, później dleje. Do księcia przychodzi Makrot, tajny agent w służbie rosyjskiej. Donosi na powstańców. Opisuje ich spotkanie na cmentarzach, na których w listopadzie Polacy przeżywają narodową żałobę. Wchodzi oficer służbowy, który informuje o ugaszeniu pożaru szopy na Solcu. Ten pożar miał być sygnałem do wybuchu powstania, jak widać, nieudanym. Scena trzecia. W parku Łazienkowskim, pod pomnikiem sobieskiego, zjawia się Seweryn Goszczyński. To poeta konspirator, był jednym z cywilnych powstańców, którzy dokonali napadu na Belweder. Rozmawia z innymi spiskowcami, którzy przedstawieni są jako głosy. Powstańcy mają wątpliwości, co będzie, jeśli na przykład książę się obudzi, a może zdoła uciec. Posąg Sobieskiego wskazuje drogę, według Goszczyńskiego to znak do ataku. Spiskowcy ruszają. Jednocześnie rozgrywają się wydarzenia w planie mitologicznym, który przenika się z planem historycznym. Demeter żegna się z Korą. Przypomnijmy, Demeter, bogini urodzaju, miała ukochaną córkę. Została ona uprowadzona przez Hadesa. Załamana Demeter zatrzymała wszystkie procesy zachodzące w przyrodzie. Rozpaczała. Zeus rozkazał Hadesowi, by wypuścił korę, ale ten użył podstępu. Dał dziewczynie do zjedzenia owoc granatu, w ten sposób wiążąc ją z krainą podziemi. ziemi. Zgodnie z mitem, od tego czasu Kora musi wracać do Królestwa Cieni na trzy miesiące, co powoduje rozpacz Demeter i obumieranie przyrody. Na wiosnę, wraz z powrotem Kory, powraca życie. W scenie trzy kobiety rozpaczają. Kora brzydzi się Orkusa, to rzymski odpowiednik greckiego imienia jej męża, Hadesa. Ta scena jest bardzo ważna. Musi nastać zima, by potem przyszła wiosna. Potrzeba śmierci, by odrodziło się życie. Podobnie jest z powstaniem. Polacy muszą cierpieć, ponieść ofiarę, by Polska mogła w przyszłości ponownie znaleźć się na mapie Europy. Następnie pojawia się Goszczyński i inni powstańcy. Rozpoczyna się atak. Na scenę wchodzi Demeter, która przywołuje Hekatę, tajemniczą boginię nocy, czarownic i zjaw. Hekatę wzywa Eumenidy, czyli Erynie, boginie zemsty. Jest to oznaką rozpoczęcia walk. Scena czwarta. Scena ta rozgrywa się na Belwederze. Rozmawiają ze sobą żądre, który jest pijany i Mateusz Lubowicki, wiceprezydent Warszawy. Naczelnik policji, załóżnik wielkiego księcia, znienawidzony przez Polaków. Widać, że obaj panowie są skonfliktowani. Kłócą się opozycje. Zarzucają sobie zazdrość i przekupność. Słychać hałas. Dźwięk rozwalonych bram. Lubowicki i Kamerdyner biegną obudzić księcia. Kamerdyner dosłownie wywleka go z sypialni. W tle słyszymy wołanie o pomoc Lubowickiego. Wpadają powstańcy, Na Nabielak i Goszczyński. Żądre zostaje ugodzony bagnetem. Trwają poszukiwania księcia. Próbują dostać się do sypialni i wtedy dochodzi do konfrontacji z Joanną, która nie chce ich wpuścić do sypialni. Powstańcy zarzucają Joannie zdradę i nazywają Judytą, bohaterką z Biblii, uosobieniem podstępu. Słychać strzały. To zbliżają się oddziały konne, mające na celu ochronę księcia. Joanna, mimo wcześniejszego sporu, pomaga powstańcom uciec tylnymi drzwiami. Wbiega wielki książę, którego Joanna nazywa tchórzem, zachowuje się jak szaleniec. Pyta, czy razem z powstańcami uciekł sobieski z pomnika. Wydaje mu się, że pomnik ożył. Nie okazuje ani odrobiny współczucia wobec zabitych Żądra i Lubowickiego. Czuje wąsiarki i słyszy szatański śmiech. W międzyczasie słudzy pomagają mu się ubrać i tytułują go carem. Teraz Konstanty o zdradę oskarża Joannę. Joanna wprost wyznaje, że wierzy w wygraną Polaków. Chce ją uderzyć, wtedy Joanna mdleje. Zjawia się Kuruta, który zapowiada przyjście Stanisława Potockiego generała piechoty w Królestwie Polskim, wiernego sługi Konstantego. Wielki książę nakazuje generałowi, by zmasakrował Warszawę.